22 września w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim odbyła się inauguracja 14. edycji Uniwersytetu III wieku. Wzięli w niej udział słuchacze UTW oraz zaproszeni goście. Wśród nich zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, przewodniczący Rady Słuchaczy Dariusz Szewc oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Tomasz Sot. Wszystkich przybyłych powitała pracownik KDK Patrycja Dąbrowska. Ona też zaprosiła do wysłuchania studenckiej pieśni Gaudamus Igitur. Następnie przyszedł czas na uroczyste otwarcie tego roku akademickiego. Otwierając 14. akademicki rok Kozienickiego Uniwersytetu III wieku, życzę Państwu zdrowia, niegasnącej pogody ducha, bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju. Niech najbliższe miesiące będą dla Państwa czasem rozwijania pasji i zainteresowań, odkrywania nowych rzeczy, spełniania marzeń, uaktywniania pokładów kreatywności. Znalazłam ostatnio takie stwierdzenie. Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy na coś nie jesteś za stary, pamiętaj, że nigdy nie będziesz młodszy. Dlatego, drodzy studenci, uczmy się, żyjmy z całych sił i uśmiechajmy się do ludzi nieustannie. Raz jeszcze życzę Państwu pięknych chwil, zarówno na tym właśnie uniwersytecie, jak i poza nim. O zainteresowaniu mieszkańców Kozienickim Uniwersytetem III wieku powiedziała w swoim wystąpieniu Elwira Kozłowska. W ostatnim roku mieliśmy na liście aż 474 słuchaczy. To mniej niż w latach poprzednich, ale ubiegły rok, jak wiemy, był rokiem wyjątkowym, bo rokiem pandemicznym. W tym roku do tej pory na liście słuchaczy UTW mamy już zapisanych 464 osoby. Widać zatem, że sytuacja się stabilizuje i miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Ogromnie również mi miło, że do naszej braci studenckiej dołączają nowe osoby. W tym roku wśród nowych studentów mamy już ich 54, także witam ich szczególnie bardzo serdecznie. Dyrektor KDK poinformowała też o nowych fakultetach, integracyjnych wyjazdach, nowych rozwiązaniach dla studentów seniorów. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Słuchaczy Dariusz Szewc. Cieszymy się już dzisiaj na 14. edycję i na edycje następne. Życzę wszystkim nam, sobie również, żeby takie słońce towarzyszyło nam przez cały rok akademicki 2021-2022. Dziękuję bardzo za uwagę. Po przemówieniach przyszedł czas na pierwszy w nowym roku wykład. Wygłosił go nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Tomasz Sot, który opowiedział zgromadzonym o wpływie zmian klimatycznych na roślinność w Puszczy Kozienickiej. Po wykładzie sceną zawładnęli członkowie zespołu Wołosi. Tak rozpoczęty rok akademicki zachęca do rozwoju intelektualnego, pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń, czego wszystkim słuchaczom życzymy.